historia pierwszego występu zespołu Mazowsze. Ta historia rozpoczyna się w powojennej Polsce. Przez kraj zniszczony II wojną światową idzie para młodych ludzi. Dążą oni do Karolina. Nadszedł kres ich podróży. Zostają przyjęci do zespołu Mazowsze pod kierownictwem Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej i Tadeusza Sygietyńskiego. Członkowie nowo powstałej grupy pilnie przygotowują się do nadchodzącego wielkimi krokami pierwszego występu. 6 listopada 1950 rok. Teatr Polski. Po długich przygotowaniach nadszedł dzień pierwszego występu. Wszyscy są ubrani w piękne, ozdobne stroje, tańczą i śpiewają pieśni ku pokrzepieniu serc. Widownia jest zachwycona. Występ okazał się wielkim sukcesem. Oto początek zespołu Mazowsze.